Patryk, spotkaliśmy się tutaj, żebyś mi poopowiadał o tym, jak się wystawić na targach. Nigdy nie byłam, nigdy się nie wystawiałam, jestem właścicielem firmy, przedsiębiorstwa, mamy świetne produkty, których nigdy nie pokazaliśmy nikomu, szukamy potencjalnych klientów. Od czego powinnam zacząć? No przede wszystkim od wyboru wydarzenia, tak? Targów, jakie będą Cię interesować, jakie są w obrębie Twojej branży, tak? Więc no, na tym się powinniśmy przede wszystkim skupić. Czyli pierwszy krok mamy za sobą. Tak. Wybraliśmy targi. Wybraliśmy targi. I co dalej? No kolejnym krokiem jest przede wszystkim skontaktowanie się z organizatorem tych targów, wybór powierzchni targowej, co też nie jest łatwe i proste, bo musimy podejść do tego troszeczkę strategicznie, tak? Ważne jest nasze miejsce na targach, gdzie będziemy usytuowani, czy będzie to miejsce zaraz przy wejściu, czy będziemy może na samym końcu, albo gdzieś po środku. Musimy brać pod uwagę to, że jeżeli gdzieś będziemy na końcu, osoby odwiedzające te targi, przyszli kontrahenci, mogą gdzieś nie dojść po prostu do naszego stoiska, albo mogą odwiedzić wszystkich ważniejszych partnerów już wcześniej, tak? Więc bardzo ważne jest miejsce, w którym się, jak mówiłem, usytuujemy. Drugą rzeczą jest powierzchnia targowa oraz jej układ. Czy stoisko będzie otwarte z dwóch, trzech stron? A według Twojej oceny specjalisty z ilu i jak powinno być otwarte? Lub czy powinno być zamknięte? Myślę, że najlepiej, jeżeli nasze stoisko jest otwarte z trzech stron. Wtedy klient ma możliwość dostania się od nas praktycznie z każdej strony, a przy tym mamy możliwość postawienia ścianki, tak, zabudowy naszej z tyłu, na której będziemy mogli przedstawić naszą treść, hasło, produkty, logotyp, coś, na czym klient będzie mógł się skupić, tak, i będzie zobaczyć nas. Potencjalnie jest to firma kosmetyczna, branża beauty, co z reguły kojarzy się z żeńską częścią naszego społeczeństwa, więc jak kobiety usłyszą, że coś ma być podwieszone, a jeszcze na targach, które są wysokie, albo coś mają sobie postawić, że to z reguły jest ciężkie, kto im to zaniesie, kto im to przyniesie. Od razu pojawia się pytanie, nie mam mężczyzny w obrębie, nie mam kogo wynająć, co chcę byś poradził? Sama z tym poradzić. No, może nawet nie do końca chcę, bo ona jest kobietą na szpilkach, która sobie przyjdzie. I co ty byś poradził takiej osobie? Co ty byś poradził takiej branży delikatniejszej? W przypadku, jeżeli faktycznie chcemy mieć coś lekkiego, łatwego, możemy dobrać nasze rozwiązania, jak ścianki tekstylne, czy też właśnie tutaj kasetą z tyłu. Okej, ale czy jesteście w stanie kompleksowo załatwić temat targów dla potencjalnej pani z branży beauty, żeby nie musiała tego wszystkiego sama organizować, spiąć całość? Ona zadzwoni i powie, panie Patryku, ja chcę tylko wystawić się na targach. Ja mam stoisko 4x4 metra, z trzech stron otwarte. Proszę się wszystkim zająć. Czy ty jesteś w stanie to zrobić? Tak, jak najbardziej. Jesteśmy w stanie pomóc klientowi w zasadzie od samego początku do samego końca przeprowadzić stoisko. Często klienci proszą nas o taką pomoc, abyśmy przede wszystkim zajęli się kompleksowo zabudową, tak? Czyli świadczyli usługę montażu, demontażu przy tym, jak również kontaktowali się z organizatorem targów, pomogli w wyborze właśnie doprowadzenia prądu, czy też innych mediów na stoisku. Także no, świadczymy pełną kompleksową usługę. Okej, a co powinna jeszcze wiedzieć i o czym powinna pamiętać osoba biorąca udział w targach? No jest to proces dosyć złożony, tak? Na to składa się kilka czynników, bo to nie jest tak, że wynajmujemy tylko powierzchnię targową i w zasadzie to koniec i podnajmujemy załóżmy stoisko targowe od organizatora i na tym się kończy. Na to składa się wiele czynników. Jeżeli wynajmujemy sobie powierzchnię targową i sami gdzieś zamawiamy zabudowę od dostawcy, musimy pamiętać o takich rzeczach jak zamówienie prądu na targach. Czyli to nie jest w ramach realizacji zakupu powierzchni targowej? Nie. To jest często coś, czego klienci właśnie nie wiedzą, dopytują. Ale o takie rzeczy też dba organizator targów, tak? Wysyła do klientów formularz, w którym znajdują się wszystkie informacje, które klient musi wypełnić, bądź my dla klienta. I tam zamawiamy choćby właśnie wspomniany prąd czy wodę. Okej, ale mieliśmy też doświadczenie przez ostatnie półtorej roku z okresem pandemii. Odbywały się wówczas targi online. Czy z Twojej perspektywy osoby, która przebrnęła zawodowo kwestie targów online, kwestie targów bezpośrednio spotkania z klientem. Myślisz, że to jest to samo? Czy myślisz, że
Biorąc udział w targach online, uzyskamy taki sam efekt jak w targach z bezpośrednim dostępem do klienta, z bezpośrednim kontaktem z klientem. Mhm. Myślę, że niczego nie zastąpi tak zwane face to face z klientem. Przede wszystkim, kiedy spotykamy się z klientami na targach, budujemy całkowicie inne relacje. Jasne, możemy wiele spraw załatwić przez telefon, mailowo, czy też właśnie wideokonferencji, ale jak mówię, no sam wiem po sobie, że jeżeli jadę do klienta i rozmawiam z nim na miejscu i omawiamy szczegóły zabudowy, wiele rzeczy wychodzi po drodze, które możemy sobie na miejscu umówić, dograć, sprecyzować i tak naprawdę po spotkaniu wracam już z gotowymi informacjami. To samo dzieje się, myślę, na targach. Jeżeli jesteśmy tam na miejscu, nawiązujemy kontakty, poznajemy swoich nowych partnerów biznesowych, to miejsce jest kluczowe, w którym możemy omówić szczegóły. Na targi, jaki byś wybrał dzień? Czy wyjazd z firmy w dniu targów i wystartowanie łącznie z całymi targami o 9? Czy masz poczucie ostatecznego sprawdzenia, czy wszystko jest w porządku i wybierasz opcję dzień wcześniej i jedziesz i kontrolujesz cały temat? Zdecydowanie dzień wcześniej bym pojechał na targi. Na pewno musimy przede wszystkim tak sprawdzić, czy zabudowa jest na miejscu, czy nasza powierzchnia się znajduje, czy wszystko jest tak, jak sobie to zaplanowaliśmy, zażyczyliśmy od naszego podwykonawcy. No i wtedy ze spokojem możemy zaczynać targi. Generalnie cały proces targów powinniśmy rozpocząć 2-3 miesiące wcześniej, przed wydarzeniem targowym. To nie jest tak, że załatwimy sobie targi w przedostatni dzień rozpoczęcia wydarzenia. Musimy być do tego przygotowani dużo wcześniej, bo składa się na dużo czynników. Czy ta wspomniana powierzchnia targowa, czy zabudowa. Warto być przed dzień targów, aby sprawdzić, czy dostawca dostarczył naszą zabudowę, czy wszystko zostało poprawnie wykonane, czy dostawca dostarczył nam prąd na stoisko, żeby się nie okazało w dniu włączenia telewizora czy laptopa, że nie mamy tego prądu. Musimy pamiętać o wyjściówkach na targi, aby zabrać produkty promocyjne nasze, tak, czyli ulotki, długopisy, wizytówki. Musimy się przygotować po prostu jak profesjonalnie do spotkania. Dopięcie wszystkiego na ostatni. Jeszcze na miejscu, zanim wsiądziemy do auta. Dokładnie. Jak wsiądziemy do auta, wiele rzeczy może być za późno. Będziemy musieli później wracać. Często 300 km. Dziękujemy za obejrzenie naszego odcinka. Dziękuję. Dzięki. Patryk, dziękuję Grzegorz za rozmowę o całej sytuacji targowej, która jest bardzo ważna. Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu, zachęcamy do wzięcia udziału w targach, zachęcamy do wzięcia udziału w targach z nami, do spotkania, do porozmawiania, do usłyszenia.